No. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam już z holenderskiej ziemi. Niderlandzkiej. Siema. Witam Siema. Was bardzo serdecznie. Jak kamerzysta. Tak, kamerzysta też jest z nami dzisiaj, tak. Artur wyjątkowo. Jak widać, jesteśmy w plenerze, a nie na szklarni, a z tego względu, że skończyliśmy troszkę wcześniej. Słoneczko fajnie teraz nam tu, kurde, grzeje, więc możemy elegancko sobie na podwórku posiedzieć, browarka walnąć i pobrechtać trochę. Tak jest. Ale oczywiście my tu nie o tym. Spinki wrócił z Polski. No wróciłem. I pierwsze parę pytań do Spinkiego. Jak było w Polsce? Super. Okej, okay, no bardzo wyczerpująca opowiedź. Powiem ci, nie było mnie prawie 3 lata, ponad 2,5 roku. A jak już tam przyjechałem i chodziłem u siebie tam po rejonach, to się czułem tak, jakby mnie nie było z tydzień, po prostu, nie wiem, dziwne uczucie. Tak, no bo mieszkasz tam ogólnie, wiesz, mieszkałeś tam tyle lat, no to wtedy wraca się szybko, nie, wspomnieniami do tego, to jak tak, u siebie, no. Nie? Pozmieniało się strasznie, muszę powiedzieć, że Nowa Sól się bardzo zajebiście rozbudowała, dużo fabryk, nowych sklepów, nowe drogi, no jest progres. Jeżeli chodzi o Polskę. Czyli co, jeszcze 20 lat i można wracać. Przez 20 lat i wracam. Nie, ale naprawdę, rozbudowało się zajebiście miasto, no. Tak, rozbudowuje się wszystko, a powiedz mi... Przepraszam. A powiedz mi teraz taką rzecz, bo dużo ludzi mówi o tych cenach w sklepach. Czy ty po tym długim okresie, nie będącym w Polsce, czy odczułeś, że ceny poszły do góry? Właśnie, wiesz co, nie było mnie długo w Polsce i nie wiem, jakie były wcześniej ceny i też tak... Ciężko nie zwróciłem uwagi. No jest drogo, nie, ale... No kurczę, no ciężko im powiedzieć, no. Ale ogólnie pieniądze lecą, nie? No tutaj Red Bull kosztuje 1,90 euro, 2 euro, w Polsce płacimy 6 zł w sklepie. No. A cena napisana, że mają sprzedawać za 4,99 było. No, to promocja. No. Ale nie, a teraz taka ciekawostka, w Niemczech na stację wbijam ty Red Bull 5,20, człowieku. Ja pierdzie, może z tego względu, że tam może po Red Bullu nie wolno tak jeździć, nie? Euro. Może tam też podatek cukrowy dali. Podatek cukrowy poszedł, nie? Nie, no tak wrażenie okej, nie? Ceny no. Są wysokie, ale nie mam tego porównania, bo nie pamiętam, jakie były no, ostatnie 3 lata temu. Na temat cen to może się powiedzieć junior, bo nieszczęście w Polsce, nie? To ja wam powiem widzi, tak, zawsze jest tam drogo. Jest taniej. Zawsze, nie. Jak się ma drobne w kieszeni, zawsze jest drogo. No, tak, bo wiecie, takie ciężkie życie. Ale zawsze na piwo starczy. No, ważne, że na napój jest. W taką pogodę to zawsze się przyda. No tak. I tak, mordeczki, co? W robocie dzisiaj nie nagrywamy, mogliśmy nagrać, ale pomyśleliśmy, że lepiej jakiś wypad sobie chociaż tutaj na zewnątrz. Trochę my przy okazji świeżym powietrzem pooddychamy. Kamerzysta nie zasypia. Tak. ale dobrze. Podziwia tereny, bo naprawdę pięknie jest. To wygląda. W ogóle, gdzie się znajdujemy, może powiedz, Adrian? Znajdujemy się za słynną patologią. Czyli... Tak, nasza jest szklarnia jeszcze pomidorów i oto jest słynna patologia. Nasz kamerzysta stamtąd pochodzi, kiedyś się na ten temat wypowie, ale powiedział, że do tego musi najpierw dorosnąć, więc zobaczymy, jak będzie. Dowód musi odebrać. No tak. Tak naprawdę to skończyliśmy wcześniej dzisiaj pracę. Tak jest. Maszyna się zepsuła, nie? Tak, ogólnie mamy problemy z maszyną od wczoraj. Wczoraj była awaria i dzisiaj, tak. Dlatego w nowym roku ją wymieniają. Co chwilę się zacina, mieliśmy dzisiaj 1,5 godziny przerwy, oczywiście płatnej. Ja wczoraj to chyba 2 godziny przerwy, a junior ma normalnie całą szychtę przerwę, bo on to no, jednym wózkiem chodzi. Ja tam całe życie tam spędzam w tej rajce. No i co, i znajdujemy się tak naprawdę niedaleko naszego miejsca pracy, mamy jakieś, nie wiem, 500 metrów. No. I w takim parku jesteśmy, nie, tu jest jedyna ławka, także przyjechaliśmy sobie tutaj posiedzieć, nakręcić odcinek, tak ja jest. Już wróciłem. Tak jak mówię, zaklimatyzowany jestem, jeden dzień w pracy i już się czuję, jakbym w ogóle nie był na urlopie. Właśnie, to jest to, nie? Że no, przyjedzie się po urlopie, zaczniesz zrywać i już tak jakbyś kurwa w ogóle nie był na tym urlopie, nie? No. Że jest takie przyzwyczajenie tutaj, że to kurde tak wszystko leci i szybko kurde wbija z powrotem w łeb. A ty, Marcin, co powiesz? Ucieszony, że ta pogoda zajebista, nie? No pogoda jest fajna, w robocie też fajnie, 2 dni pod rząd, po 2 godziny prawie przerwy, no to fajnie. To no, się każdemu tak podoba, spoko, nie? Nie, no jest okej, okay. Fajnie, że jest pogoda fajna, bo tak człowiek, wiesz, czuje, że żyje, nie? Jest skończyliśmy okay. Też wcześniej, nie? Tak. No, tak. No to racja, do 15:00 jest gitara. To jakby nie zepsuła się ta maszyna, to byśmy mogli skończyć o 14:00, nie? Tak, jakby maszyna się nie zepsuła, to mogłoby tak być, że skończylibyśmy o 14:00. Mam nadzieję, że jutro nic się nie popsuje i że może tak będzie, nie? No, papryki też jest oby. Takiego zapierdzielu nie no. Ma.
Poza tym trzeba korzystać z tego słońca, póki jest, bo niby miało cały tydzień świecić, a teraz w czwartek już mają być burze, więc... W Polsce miałem lipną pogodę, cały czas padało, ostatnie dwa dni się ciepło zrobiło. No w sumie tak, jak przyjechałem z piątku na sobotę, to deszcz, słońce, deszcz i tak na przemian, nie? Jak w Holandii podobnie chyba. No, to tak samo, tu cały czas było do dupy. W ogóle te lato chyba będzie jakieś ciulowe, mi się wydaje, bo... Tak, już jest czerwiec, tak. Dzisiaj 1 czerwca, ta. Wszystkiego najlepszego z okazji dla dziecka. Bo najlepszego dzieciaki, tak. Tak, dużo zabawek wam życzymy i wariacji. Ja ogólnie pragnę dodać, że lepsze jest 1.8 turbo w benzynie i gazie. Podziwiacie? Tak. No i ogólnie podziwiajcie mój pędzel, bo jest zajebisty. Uszczelki ciąg dalszy. No nic, mordeczki, powoli będziemy zawijać. Wiadomo, Spinki trochę dalej mieszka, też już pewnie będzie chciał się w ogródku wyjebać. No, trochę jeszcze roboty jest, ale... Tak, roboty jest. Na weekend wrzucimy coś jakiegoś ciekawego vloga, może gdzieś się wybierzemy, nie? Tak, wybierzemy się. Póki słoneczko jest, to trzeba atakować, idziemy, trzeba wyjeżdżać. Na miasto, kupimy juniorowi loda. No. Tak, zobaczymy jak go pędzluje i zda relację oczywiście. Dobra, kochani, no to my na dzisiaj będziemy kończyć, chyba że ktoś chce was kogoś pozdrowić albo wie. No ja pozdrawiam wszystkich naszych kochanych widzów, wszystkich tych, co szanują 1.8 turbo w benzynie. 1.8L. W gazie, no. No i tak to tyle. No. Dobra. A drodzy widzowie, jeszcze jedno, bo tutaj w sobotę Adrian z Marcinem i z Juniorskim byli w sobotę na... Łódkach! Pływali po... Zwolę! Po holenderskiej? Rzece! Lecę! Lecę sobie! I tutaj wlatuje taki drugi film, jak oni sobie pływają. Nie było, byłem jeszcze wtedy w Polsce. Dlatego dzisiaj tak krótko, bo film jest podzielony na dwie części. Czyli tak. My wszyscy razem i oni osobno. Zapraszam, yo, pozdro! Yo! Serdecznie w ten bardzo pochmurny dzień, jest sobota, a my znajdujemy się na łódkach z siemanko. Kapitanem O'Harą i siema, kamerzystą. Siema. Jak widać, miało być słońce jako tako nie ma. Chociaż ale pływamy, nie? Zaczyna trochę wychodzić akurat. No, teraz akurat się tak zaczyna fajnie robić, oby tak zostało. Kapitan O'Hara oczywiście nas tu steruje, jest takim... kapitanem po prostu zna trasę i prowadzi. I se pływam. Tak, wyskoczyliśmy na łódki, koszt takiej łódki, godzina 35 euro. I łódka jest ile osób może w tym? Elektryczna. A nie wiem, no z 10 na pewno. Nie, no z 10 może nie, 8. No tu dużo miejsca jest. Słuchajcie, 8 tylko... I wiesz. No, także... się zmieści. Spoko, w taką zbić się większą liczbę osób, sobie posiedzieć, pozwiedzać, kurde, ile to? 35 euro to nie majątek. No, elegancja Francja. A no i to nie jest od osoby, Friday, tylko od łódki. Od łódki, tak? No, od łódki. Chcieliśmy ogólnie 2 godziny, ale już wszystko jest zarezerwowane, następnym razem będzie trzeba zamówić, rezerwację złożyć po prostu przez internet i tak, wtedy wszystko będzie elegancko, nie? No i czekać na lepszą pogodę, bo tak jest, ten wiatr teraz... to naprawdę trochę doskwiera, nie? Bo wieje. Tak, taki zimny, miało być słońce 20 stopni, a tu tupa blada, no. No niestety, tak. Ale łódka pogoda jest. No, tak. Była obiecana, to jest. Tak, nie ma źle. Nie ma źle, a nie ma tragedii. Pogodę widocznie w Holandii trzeba sprawdzać na daną godzinę, jak kiedy się wybiera. Tak, tylko rezerwuj potem wszystko na ten, na szybko. No tak, nie? No. Naprawdę, tutaj jest pogoda, raz deszcz, raz słońce, raz burza i tak co chwila coś innego, co godzinę. No. Jeszcze za chwilę grat, nie? Jak ale to jest elegancko, fajnie się pływa, nie? A powiem wam szczerze, że klimat mi tu, no nie odpowiada, na wodzie po prostu jest zarąbiście. Wszystko widać, można dookoła
pływać. W o, ogóle... jaka łódka. O, albo taką łódkę. Hej. Hej. No taką łódkę. Pięknego. Widzieliście tą łódeczkę? No przepiękna. Nie wiem, czy to tam będzie widać. Będzie raczej chyba. No, raczej to... powinno być. Zobaczymy. Wylądowaliśmy pod mostem, no. Tak, jesteśmy pod mostem. Wylądowaliśmy pod mostem. Wylądowaliśmy pod mostem. Niestety. I płyniemy dalej, no. Uważaj na słupek. Spoko czoko, ja tu mam wszystko opanowane. No i to pasuje. Tak jak mówiłem, jak pogoda się robi, trzeba wyskakiwać od razu gdzieś. Tak jest, tak trzeba się zrelaksować czasem. Zapomnieć o tej pracy, zapomnieć o obowiązkach na chwilę. Tak. I znowu potem wrócić do tego świata normalnego, niestety. I znowu robić, robić i robić. No, no. Tak, tak, no. To jest. Niestety. No ale właśnie fajnie potem w taki weekendzik wyjść, tak coś innego, nie? Ta. Tu, tak, a nie, że żyły. Zamulać cały czas, wiecie. No teraz będzie coraz cieplej, to kurde. Tak. Oczywiście wypady, rower jeszcze, na rower, kurde, gdzieś się wybrać. Wszędzie, błędy, kurde. No. No, rowerem się też fajnie jeździ, nie? Te ścieżki, kurde, fajne są. Tak, spodoba mi się ten most, chyba tu zostaje. Tylko zimno strasznie pod nim, ale jest dobrze. Ale wasze zdrówko. Może się słonko przebije jeszcze. Coś tak się zapowiada, że się przebije. No, co chwila coś tak no. Próbuje. Od razu cieplej się robi, moi drodzy, od razu cieplej się robi. Nic, no my weekendzik spędzamy tak, niebawem tak. Będziemy wzwijać na chatę, tak jak mówiłem, chcieliśmy 2 godziny, nie wyszło, mamy tylko godzinkę, niebawem sumujemy, jak to się mówi, tak jest, zawijemy na chatę, moja wraca, jedziemy na zakupy, a potem myślę, że na chacie trochę lenistwa, bo tak, trzeba też odpocząć. Tak, też trzeba odpocząć, tak. Tak, odpocząć, o, słońce wychodzi, może uda się na podwórku zasiąść z jakimś browarkiem. Dokładnie. No zobaczymy, zobaczymy. A piszcie, jak wy spędzacie weekend. Dokładnie, piszcie, jak wy spędzacie weekend. Tak. Jaka pogoda u was, co robicie. I skąd jesteście? O. Może też nam przyjdzie wtedy coś do głowy, może jakiś pomysł tam będzie, jak spędzacie, to może też tak sobie weekend kiedyś spędzimy, nie? No, tak, właśnie, może ktoś ma jeszcze fajniejszy sposób na spędzenie. Na pewno, na pewno. Weekendu w miarę tanio. Tak. To pisać proszę, pisać proszę. Dobra, trzymcie się kochani i do następnego. Fajny tak. Yo!